Siema mordy, z tej strony Zmiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Stepania się do ludzi. No i co, na początku chciałem was poinformować, że na 500 łapek, tak, na 500 łapek zwiększam próg, dlatego że zostawiacie coś ostatnio bardzo mało łapek. Rozdaję wam VIP-a, więc piszcie swoje niki w komentarzach, VIP-a na 14 dni. Na 250 łapek wam podam kordy bacona i na 350 łapek wam podam kord drugiego bacona. Jeśli ktoś nie subuje, no to zostawcie sobie suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i co, ja już wam nie przedłużam i zapraszam do oglądania tego odcinka. Yo! Dobra, jakiś typek tutaj pisze, kto klepa TPA, jest to gracz Nebik, więc zobaczymy, czy gość tutaj oszukuje, czy co. Więc ja sobie jeszcze tutaj szybko jem koksika, pyk pyk. Dobra, efekty sobie jeszcze wezmę strężyka, efekty, żeby mieć od razu, pyk. Nie to kupiłem, aha, no dobra, typek widzę i standardowo zrzuca. Okej, dobra, to kupimy sobie pyk, jeszcze sobie przerzucę wyrzucaki. I co, lejemy gościa, mam 13 sekund przewagi nad nim regenki. Jeszcze jeszcze ogarnę teamspeaka, bo ktoś do mnie pisał, kurczę. Dobra, nikt do mnie nie pisze już. I co, lecimy z nim, z gościem, zaczymy. Jest to tyle problem, że on sobie tutaj może stąd na chilku uciec, wystarczy, że wyjdzie przez toniarkę. Ale ja też mogę sobie na chilku uciec, więc... No, dobra, nie tego kosa. Nie wiem w sumie co mówić, kurczę, bo... Chcę go zabić po prostu, się skupiam na tym. Ale co? Ile on ma ranku w ogóle? 929, no to w sumie jakiś tam plus za niego dostał. O, widzicie, typeczek już mnie tutaj chce sknokać, ale przez to może on polizać po prostu. No, licz gościu, aj, nie polizał, szkoda. On mnie chce zrzucić, patrzcie, a ja się nie dam zrzucić, ja się nie dam zrzucić. Aha, no i gość tutaj ucieka na czekarkę, tak? Czy o co chodzi? No i go sknokałem, mam nadzieję, że zginie. A, perę rzucił. Patrzcie, on rzucił perę do fosy, ja wjeżdżam za nim do tej fosy, nie ma tak łatwo. Dobra, ten gość jest tutaj. Siema gościu. O kurczę, on chyba sobie dokupił też stręża. Ale co, dobra, lecę za nim. Dobra, wbiłem tutaj za tą stroniarką. Ciekaw jestem, czy on sobie dobrał kokcy, czy coś w tym stylu, póki mnie tutaj nie było. Dobra, nie ma tak gość łatwo do tych stroniarek, gwiazdu. Dobra, gościu już chyba powinien powoli lizać. No gościu, lisz. Halo, kiedy on będzie lizał? Przecież on nie zna koksia ani na niczym. No, halo? Polizał, dobra! Patrzcie, to jeszcze się zbugowałem. Ile dostałem za niego ranku? Kurczę, gdzie to jest napisane na czacie? Nie wiem, no dobra, z 20 ranku gdzieś dostałem. Nawet też napisał gzy. Więc ja jeszcze pobieram te emeraldki. Pobieram tutaj po prostu emeraldy, bo mi się przydadzą na kolejne tepania. Okej, okay. Myślę, że taki fajny frag do odcinka, bo nie wiem. Tepnąłem się do gościa na drzewkarkę, typek w ogóle nic kompletnie nie ogarnął. Ogarniał, bo chciałem powiedzieć, sorry. No i co, ja się z wami widzę przy kolejnym killu. Elko! Dobra, jakiś tutaj typek o niku Afraid9ła pisze, kto klepa TPA, więc może tepnę po prostu do ziomka. Zobaczymy, kurczę, no. Tepam już się dobre 40 minut, nikt mnie nie chce tepnąć. O, dobra, on mnie tepnął, więc w końcu mi się udało. I co, gdzie on mnie tepnął, kurczę, na drzewkarkę, kurczę, gdzie on jest? On jest tam na dole, no dobra, to lecimy do niego na Szczecin. Tylko sobie, dobra, mam ukspancze, mam też rzucaki, więc sobie od razu wezmę te rzucaki. Okej, gdzie jest ten gościu? Tam. Czemu on ucieka do żółwika? O, to jest pytanie, dobra. Gościu, rozkopiaj mi to czy nie? Aha, on na dół poszedł, no dobra. Teraz może dobiorę rzucaki, kurczę. I zrobimy jakąś taką wbitę na odcineczku. Ile tu jest tych stoniareczek, kurczę. To nie martwi, poczcie. Nie, dobra, jest tyle gdzieś mniej więcej stoniarek. Info, a... Z jakim on był gilli? Kurczę, zapomniałem. Aha, czyli on zeskoczył na dół i zlogał, no to nieźle. To w takim razie nieźle, tak? Na to wychodzi, że on po prostu... Nie, jest tam na dole, patrzcie to. Halo, on tu gdzie jest? Afraid. Dobra, rzucam na Szczecin. Rzucaka. Pyk, jeszcze są EC. Dobra, lecę z typeczkiem, siema gościu. Gildia MTK, więc jest taka wbita na odcinku jakby. To on ma tu Endera i będzie się mógł dobierać i tam nie martwi, kurczę. Wiecie co, ja od razu rozwalę tego Endera, a co tam? Nie ma tam. Nie będzie dobierania itemsów, o kurczę, bo mnie strefuje gościu, ma tylko... On ma tylko 400 ranku, ja mam jakąś taką dziwną płynność. Takie lekkie ściny, no nie wiem co jest w sumie. Dobra gościu, koks mówisz, powinien powoli padać. Mi jeszcze nie, bo mam nad nim przewagę i co, czy poliżę? A nie poliżę, szkoda. Szkoda, że jak nie polizał. A może teraz? O, są mnie polizał, no. Ale pytanie jest, czy on ma stręża? Nie, on chyba nie ma stręża z tego co widzę. Ta, nie ma, on nie ma stręża, więc mam nad nim przewagę, kurczę. I to mi się podoba. O kurczę, on już strefuje tutaj całkiem nieźle. Dobra, jeszcze z nim koksika. I lecimy, jak tam z mój secik? Dobra, jest okej, mój secik.
Dobra, on zmienia już seta, więc myślę, że... Myślę, że on nie ma w weku tyle setów co ja, czyli około 3. Ale no, przekonamy się za chwileczkę. Dobra, kupuję sobie jeszcze speeda, dodatkowo pyk. Oj, brakuje mi stack emeraldu, będzie mi brakowało na stręża, więc trochę lipa. Ale dobra, a no nie polizał gościu. Dobra, ucieka, on już ucieka. Nie ma tak łatwo gościu. O, już by chciał uciekać, gdzie on chce uciekać, gościu nie ma. Nie no, nie gadajcie, że on mi ucieknie, no. Ziomeczku. Siemandero. Siemandero 520, mordo. Aha. Serio takie coś on zrobił? Mhm. To fajny tepeczek, że... Zaprasza na klepę i kurde ucieka, nie? To fajne zachowanie. Co on tutaj ma w kuboidzie? Ej, tu jest ten. Ender, ta? Ta, tu jest... Tu jest Ender chest. To ja może zrobić... żebym zrobił taki myk, że wezmę sobie perły. Zjem koksa. Wezmę. Wrzucę perełkę. Aha. Okej, to nieźle. Ale on chyba sobie poszedł. Tak, czy co? Tan z logo. Walona chipa. No to nie jest dobra. Widzimy się przy następnym typku. Wrzucę wam to w sumie, bo fajny taki dodatkowy moment, bo widzicie, kurczę, jak wygląda prawie moje tepanie do ludzi, jak się staram coś dla was nagrać. No i powiem wam tak, że straszna lipa, bo jak ktoś już mnie tepnie, no to albo mnie tepa w nogi, albo mnie w ogóle nikt nie tepa, bo wiedzą, że nagrywam to i po prostu rozwalam kuboidy, więc do następnego typa mordy, no i elo. Patrzcie mordy, to ja biegam sobie po mapie, patrzę, a tu gości pod ziemią, więc co? Ja sobie jeszcze odłożę gumę, aby na bok, kurczę, bo tak głupio trochę. No i co, ja sobie kupię jeszcze siłkę. Mam nadzieję, że ten gościu mnie chyba nie widzi nawet, lol. Ale dziwne. Co, to jest jakiś kuboid? O co chodzi? Nie, tu chyba nie ma kuboida. Ty, on coś tam naprawia, bez kitu. On nie ogarnia, jak się na niego skopię. Ja to może sobie zakobluję. On zjadł koksa, ta? Ta, zjadł koksa, gościu. Chyba, chyba że on o mnie wie. Tak mi się wydaje. A patrz, jakie to w ogóle ma miejsce, lol. Co ma tu do kopania? Jest na straży, to może poliżę, gościu. Polizał, patrzcie to. Lol, co on w ogóle tutaj miał? Jaką bazę to zrobił? Czemu sobie gild nie zrobił? O lol, patrzcie na emeraldów. To mi się w sumie zwróciły te emeraldy, kurczę. Dobra. Więc co, ja się z wami widzę przy kolejnym typeczku. Elo. Dobra, jakiś ziomek tutaj pisze, kto chce bejkona typa. To zobaczymy, czy gość tutaj naprawdę rozdaje bejkony, czy co. Milpan 1, 2, 3. Się tapniemy do gościa. Mam nadzieję, że mnie, kurczę, topnie na jakąś klepkę, bo się chętnie z nim pobił. Kurczę, no. Halo. O, tepnął mnie, dobra. Sztosiwo, efekty. Speed. Aha. Czyli takie, rozumiem, standardowe nogi mi zrobił, że tak powiem, gościu. Pyk. A gdzie on jest? Gdzie jest ten gościu? Patrz, on jest nade mną tutaj. O! Efekty, kurczę. O, siema gościu. Witam cię w mojej kuchni, no polisz. Dobra, mam rzucaki, więc mogę za gościem wjeżdżać do kuboida gdzieś. O kurde, to jest drugi, tak? Czy co? Co to było? Drugi typek? Mi się wydawało? Czy to, o co chodzi? Który to jest w ogóle poziom? Dobra, 39. On mi strasznie nie będzie mógł koblować. Dobra, trzeba sobie dokupić stręcza. Tak, kupisz to stręcza. Czy to jest gdzieś ten Ender Chest? Chyba nie ma tu nigdzie Ender Chesta. Oby, mam nadzieję taką przynajmniej. Okej, okay, gość tutaj leje nieostro. Alex. Ja to jestem Steve'kiem ze skrzydłami, kurczę. Dobra, gościu, lisz, no nie poliżał. On ma jeszcze 2 koksy tylko. Ja mam 3 i 13 sekund regenki. Muszę też patrzeć na seta. Dobra, set w miarę jest okej. Okay. Chociaż w sumie mogę z tego zmienić. Dobra, niech on nie bije. A jest to zmienię na szybkości seta. Pyk. Żeby potem mieć na nim przewagę. O, no i gładujemy dalej. Kurczę. Czy on ma stręża? Nie, no chyba nie ma stręża. Te hity mu jakoś tak wchodzą, ale mi się wydaje, że on nie ma stręża. Przydałoby się, fajnie było, gdybym go zabił, bo kurde, gość tutaj tak chamsko tepa w nogi. O, banie pada. Szkoda, że mu banie nie padła jak jad koksa, nie? Mnie to zawsze wkurza, bo ja mam takiego pecha, że ludziom padałem sety już wtedy, kiedy po prostu zjedzą tego koksa. Banie mi też pada badania. O kurde, co mi padło? Bani mi się nie zmieniła wcześniej, o lol. Dobra, bo gość mi tutaj ucieka, kurczę. Aha.
Tak, to widzę, że tutaj gościu taki standardowy. Aha, czy taki standardowy. On tutaj, dobra, siema gościu. Chyba się tego nie spodziewał, kumpelito. Tego chyba się ten ziomeczek nie spodziewał. Dobra, zjadł koksa ostatniego. O, kumpelito, siema kumpelito. Przydałoby się go do jakiejś beczki wrzucić, czy coś w tym stylu. Ja jeszcze 40 sekund regenki. Co, nadhorsy? Co jest? Ta, on nadhorsy, bez kitu. Aj, no. Gdzie on wjeżdża? On mi chce uciekać. Ja mu nie dam uciekać, ale mi tego ścięło. Dobra, gdzie on jest? Nie gadajcie, że on tu gdzieś wskoczył. Dobra, rzucam rzucaka, elo gościu. Gdzie ty mi chcesz uciec, gościu? O czym ty marzysz? No będzie uciekał, nie? Patrz, jaki lamus. Jak nienawidzę tych ludzi cholernych, co te pają. Te pają, kurczę, do tych nóżek, a potem się na końcu i tak uciekają. Aha, jeszcze jakiegoś laga miałem, no to spoczko. Nie, no popatrzcie, jakie to jest takie bezsensowne zachowanie. Typ, nie wiem, chamsko tepa się do nóg. Jeszcze nie potrafi zginąć, bo będzie ci cały czas uciekać, nawet się punchować nie potrafi. Klata ze strężem. Szkoda, że mi się skończył ten, niestety, strężyk. Klata nie strężyk, tylko ze horsami. Dobra, gościu. Przydało się go do jakiejś beczki. O, tu jest beczka. Jakby on tam wpadł. O Jezu, no nie wpadł. Teraz. Aj, takie piękne pod... No, kurde, nie mogę go tam wrzucić. Ja pierdzielę. Gdzie jest ten typek? Tam kampi. To jumboosta sobie kupił, naprawdę? On naprawdę sobie kupił jumboosta? Po co mu jumboost? Jeszcze bardziej sobie przez to przerąbię. Kurczę, gdybym miał tego stręża, bym go dawno zabił. Czy on perę rzucił, czy co? Dobra, trzeba go wrzucić do beczki. Ależ tam byłoby piękne podanie. Dobra, gdzie jest ten gościu? Tam, ucieka mi. Jeszcze tylko minuta speeda. No nie, no patrzcie, to lamus. Po co on ucieka? Bez hitu. O kurde, jeszcze bota uderzyłem przypadkowo. Zaraz będę pewnie sprawdzany. Dobra, gościu, weź, już poddaj się, no. Teraz mam szansę, żeby go wrzucić tam do beczki. No nie, wpadł tam. No. No, kurde, ten jump jest walony. Dobra, w końcu wpadł tam. Zginie? No i zabiłem go. No, elegancko dostałem ile ranku, plus 17, więc macie kolejnego killa do odcinka. Biłem go prawie 5 minut, o lol. Ale... jest spoko, więc. Dobra, jakiś ziomeczek tutaj pisze gildia z widzami TPA. Dobra, tepniemy do niego. Zobaczymy, czy tutaj gościu naprawdę robi gildię z widzami. Czy oszukuje? Chyba mi się wydaje, że nawet się tepałem do niego w jednym z poprzednich odcinków. Ale nie jestem pewien, kurczę. Dobra, efekty. Jeszcze sobie weźmiemy efekt tutaj. Stręża. Okej, dobra, jest tutaj tempeczek. Co on robi? Ej, on laga dostał. Dobra, zabiję go. No i zabiję go. Widzicie, ludzie, nie opłaca się oszukiwać ludzi, że ktoś robi gildię z widzami, bo można też przypadkowo dostać laga, na przykład jak ten gościu. Jeszcze sobie tutaj z niego dostałem stręża, więc no. Nie polecam oszukiwać mordy. Dobra, jakiś tutaj Wiksor podłoga ety robi gildię z widzami, więc zobaczymy, czy tutaj gość naprawdę robi gildię z widzami, czy zabija wszystkich, kurczę. Mam nadzieję, że mnie tepnie, bo próbuję wydawać jeszcze nagrać, kurczę, nie wiem, czwartą godzinę. A mam nadal tylko 5 killi, czy tam bodajże 4. No halo, klepnie mi gościu, czy nie? No pisze, już tepam, więc poczekamy. Dawaj gościu, tepaj, no. Jaki on był w ogóle gildi? Gracz, Wiksor, podłoga ety. Info NVNV. Nie, jest tylko sam. Lol. Widzimy się po cięciu, jak mnie tepnie gościu. Dobra, gość mi tutaj tepa, jeszcze szybko jeszcze stręża rzucę, pyk, myk. I lecimy z gościkiem. Aha. No to fajnie, że gość tutaj niezłe zachowanie. Czemu na shifcie stoi? O co mu chodzi? Czemu ten gość na shifcie stoi? Halo? Gościu? Dobra, mam nadzieję, że on mnie tutaj stąd nie wyknoka jakoś czy coś w tym stylu. Bo nie chciałbym zginąć. Okej, dobra, padł już mi koks. On chyba nie ma stręża z tego co widzę. Aha, no rzucił perę na dół, to spoczko. Spoko, że typek rzucił perę na dół i się nie chce z nami bić, ale może policzę. No lisz, policz gościu, policz. Lisz. On policz, on jest na koksie. Co? Co ten typ zrobił? Jasny gwin, naprawdę? Widzicie, jak mi ludzie uciekają. I tak wygląda, co po chwilach się do kogoś tepam. Już mnie to irytuje. Ale ja zrobię tak, rozwalę mu tą bazę, co tam.
jest ten gościu tutaj. I spadł na dół, dobra. Zginie gościu czy nie? Zabiję go. No i piąteczka, kurde. Typek altować nie potrafi. No i gitara. Łatwy kill. O, ile emeraldów, lol. Dobra, szczos, tyle emeraldów, tak. Powiedziałem emeraldów, boże. Ale się teraz mi język zaplątał, dobra. Pozbieram sobie te emeraldy. Pyk, pyk. I co? Też ostatni kill już w tym odcinku, bo myślę, że i tak jest do was dużo. Zajęło mi to o nagrywanie około 4-5 godzin 15-minutowego filmiku, więc mam nadzieję, że to docenicie. Jeśli dotarliście do końca, dodajcie info w komentarzu, zostawcie łapkę w górę, suba się nie subujecie. No i pamiętajcie o tym ważnym dzwoneczku, żeby wiedzieć, kiedy są filmy i live'y. No i co, ja już wam nie przedłużam i do następnego odcinka. Narka!